Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś gościem mojego programu, cześć. Cześć. Irek. Irek jest właścicielem ponad 900-konnego Dodge Challengera Hellcata. Irek, co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? To jest mój przyjaciel. To jest mój garażowy przyjaciel. Dzisiaj świeżo odebrano od tunera z super wynikiem, z czego jestem bardzo dumny. I mam nadzieję, że w ciągu roku i w najbliższych latach przyniesie mi bardzo dużo satysfakcji. To nie jest bynajmniej seryjny Challenger, bo tutaj to jest, to była baza Hellcatowska. Ten Hellcat ma 707 koni w serii, a tu zostało bardzo dużo modyfikacji uskutecznionych. Możesz nam więcej opowiedzieć? Błagam, sam jestem ciekawy. Na pierwszy rzut oka co rzuca się tutaj? Rzuca nam się dolot. Dolot jest zmieniony. Ingen, dobrze przeczytałem? Ingen, tak. Bardzo duży stożek, zakryty, zasłonięty. Zgadza się, bo to jest bardzo ważne, żeby był zamknięty, żeby dobrze też nam chłodził. Mhm. Zaraz z tyłu, tutaj pod spodem, jest schowany specjalnie dotrysk metanolu. Mamy dotrysk metanolu tutaj, żeby moc była po prostu lepsza, żeby było lepsze chłodzenie. I tak tam daleko, pod rurą dolotową. Bo to jest z tyłu schowane tutaj. Oczywiście rolka powiększona. Tak, tak, 285 i niżej damper, 10% więcej. Był tu potrzebny, oczywiście był tu potrzebny, żeby i doładowanie było większe i tak dalej. Mamy tu w granicach 1,2 bara. To jest mocne, gdzie normalny Challenger Hellcat ma ile? 0,6 doładowanie? Całkiem możliwe, tak, tak. Na pewno poniżej 0,8. Jest tu dołożony intercooler, którego widać przez chodnicę, przez wloty pod zderzakiem. Nad zderzakiem tutaj. No i z takich rzeczy jeszcze świece, wał jest też zmieniony z dwuczęściowego na jednoczęściowy, lżejszy, mocniejszy. Tutaj mam jeszcze dołożony specjalny filtr, oil cut can, on się nazywa, który zbiera olej niepotrzebny. Jesteśmy w stanie sami go opróżniać co jakiś czas, odkręcając to. Otwieramy teraz bagażnik i Irek, co ty tam masz w tym bagażniku? Co tutaj ta? Mam taką małą niespodziankę. Boostem metanolu. Piękna sprawa. Dotryskuje nam do układu chłodzenia metanol i poprawia, zajebiście, że tak powiem grzecznie, moc. Jest mieszany z wodą 50 do 50, a więc 1 do 1. Przejdźmy też do środka. Tu oczywiście skóra w połączeniu z Alcantarą na fotelach. Bardzo dużo skóry. Prosta konstrukcja deski rozdzielczej, ale tutaj mamy jakiś taki pewien zegar. Irek, co to jest za zegar? Ten zegar jest bardzo istotny. Ten zegar pokazuje nam dotrysk metanolu, ile w danym momencie jest wstrzykiwane płynu. No i informuje o rezerwach i o takich właśnie różnych ciekawych rzeczach. No pięknie. No i za zegarem, zobaczcie, co tam się kryje pod fotelem pasażera. Napiszcie mi proszę w komentarzu, jak myślicie, co to jest. A teraz Irek pokaże wam, jak startuje Challenger. Mam nadzieję, że uda mi się to uchwycić. Tutaj od zera. No i lecimy, start! O! O kurde! No to nie było... To nie było w planach. Panie! Wow! Siwy dym! Siwy dym! Kosmos! Dlatego kocham te samochody. Dlatego są to moje ulubione samochody. Zobacz, Irek! Zobacz, co tu się stało! A, no dobra, no to już połowy nie ma. Ja pierdyle! Jaki jest taki koszt modyfikacji, na przykład, żeby o 200 koni podnieść tak mocnego Challengera, Hellcata? W granicach 3-4 tysięcy dolarów. Co? W części, plus robocizna.
zależy jakie ma się warsztaty i tak dalej, ale tu akurat... To bardzo tanio. Fajnie zostałem załatwiony przez bardzo dobrego człowieka i policzył mnie, że tak powiem, niedużo, w granicach 10 tysięcy. To jest... Za założenie tego i wystrojenie, żeby to grało tak, jak gra teraz. To jest bardzo mało, w sensie jakby szybkie auto masz za grosze, tak naprawdę. Bo patrząc na to, że wiesz, płacisz... Przepraszam Cię, nie licząc tego wszystkiego, co już było założone. Tak brzmi Ameryka. Pięknie. Piękny dźwięk kompresora. Tak to powinno brzmieć. Zamknijmy maskę. Chciałem Wam pokazać też specyficzne malowanie. To znaczy on jest biały, ale jest z dwoma czarnymi pasami symetrycznymi. A te pasy są z taką folią karbonową, a la carbon. To wygląda z bliska. Oczywiście Hellcaty z przodu, to też muszę Wam powiedzieć, że wyróżniają się, gdzie to jest? Z tej strony, co ja robię. Wyróżniają się tym, że mają tutaj wlot powietrza. I oprócz tego, że w Hellcatach jest ta dziurka z dolotem powietrza, w limitowanych wersjach również występuje. Na przykład w Challengerze TA. Challenger TA, limitowana edycja Challengera. Tam również jest taka ładna podświetlana lampa właśnie z takim wlotem powietrza, żeby doprowadzać powietrze dodatkowo. On jest fajny na łopatkach jak najbardziej, ale jak będziesz na przykład się ścigał i będziesz tak jechał, to lepiej mu dać buta, żeby on zeskoczył z dwa... No właśnie, i wtedy się zrywa najlepiej, nie? Trakcji to on nie ma. Nie oszukiwałeś. No, nie oszukiwałem. Nie, no rzeczywiście. Ale to jest frajda. Naprawdę żadne samochody nie dają mi tyle frajdy z jazdy, co Challengery Hellcaty, czy właśnie porobione jakieś Chargery. To jest sztos. 2,5 sekundy, 0-100. O kuźwa. Tylko to było pewnie gdzieś w Ameryce, nie? Nie oszukujmy się, wiesz. Przyspieszmy jeszcze trochę. Jeszcze. Teraz puść gaz i wtedy gaz do końca. O! Jakiego on ma kika takiego? Tak, bo przy mniejszych prędkościach on hamuje go. Nie, tak, bo byś się nie wypadł z drogi. O, panie. O, czułeś ten boost, nie? Jak to pierdziela. Ja pierdolę. Jedź sobie 90, to tak jak teraz i daj mu kopa, to wtedy... O! Ja pierdolę! Aż mam czary! Teraz to się zaskoczyłem, dobra! Wow! Ostróć się, Robert. Pojeździłbyś z godzinę, to byś, wiesz... Wkręcił się w auto. Tak, bo tu już świeżo... A co teraz, 90? Ja się kręcę. Rzadko kiedy brakuje. Nie wiem, czy w jakimś aucie miałem taką reakcję. W sensie, to nie jest, mówię, to nie jest 3 sekundy, wiesz, od 100 do 200. To nie jest jakieś mega przyspieszenie, ale to tak wyrywa. Trzeba kierownicę trzymać, co? Nie, dobra, ja to odpuszczam. Musimy się zamienić, bo ja nie umiem jeździć spokojnie tym autem. Ale z drugiej strony boję się. Kusi diabeł, co? Kusi strasznie. Już wiem dlaczego Hellcat. Już wiem dlaczego się nazywa Hellcat. Dosłownie. No. Dosłownie Hellcat. Co to był za dzień? Masakra. Bardzo Ci dziękuję, Irek, za przejażdżkę, za nagranie, za burnout, za boki, latanie bokiem, za wszystko. Bardzo, bardzo fajny materiał, mam nadzieję, że Wam również się podobał. Świetny samochód, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Niesamowita sprawa. A Wy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich samochodów, czy jeszcze mocniejszych, chociaż ciężko będziecie przebić, to subskrybujcie ten program High Five i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!